mogę prosić teczki personalne tych strażników, których zabił Kulesza, jeżeli to oczywiście nie jest problem. A żaden kłopot, naturalnie, że tak. Szykujcie klatkę, ja idę po zbroję. Nie ma go, pojechał do pracy. Jakiej pracy? Miał siedzieć na dupie, się uczyć, jutro ma egzamin. Ale Berg zadzwonił, powiedział, że nie mają całej ekipy. Masz głupiego zięcia. Przestań się go ciągle czepiać. Nasi w ziemi, a ty jedzie do sanatorium. Nie musi dojechać. Trzeba tylko przekonać młodego. Nie pójdzie na to. W najgorszym wypadku 3 zeznania przeciwko 1. Nowacki nie udupi zięcia. A ty myślisz, że kto mnie tu przysłał? Dzwoń do Zawady. Niech nic nie robi, dopóki nie wyciągnę Feliksa. Mam kasę. Jak najszybciej postara się. Może jednak wezwać policję, co? Jaką policję? To jest tylko nasza sprawa. Co spokojnie? Byłeś na pogrzebie? To byli moi kumple. A on Iksaka trupił na oczach żony i dzieci z zimną krwią. Ty tam jesteś dowódcą, masz to załatwić. Któregoś dnia zabrała dzieci, spakowała się i wyszła. A jak zrozumiałem, że większość czasu spędziłem za murem, a nie z nimi w domu, to ich już nie było. Nigdy nie chciałeś się słuchać, co się dzieje za murem. Wy tutaj chcecie mieć po prostu spokojne sumienie. Kończy się kara, trzeba ich wypuścić. Wypuszczam. Potem się dziwicie. Znowu ktoś komuś poderżnął gardło. Wsiadaj do samochodu, powiem ci, co jest grane. A co ty mówisz? Przecież ty jesteś dyrektorem aresztu, zrób coś, no! Felek, nie wtrącaj się do tego, słyszysz? Co powie Ewa? Ewy, do tego nie mieszaj. Jesteś podobny do jednego mojego ucznia. Tego, który zaginął? Jak mówiliśmy? Śmieci trzeba likwidować. Się popierdoliło, nie?